Dzień dobry, witam serdecznie. Po takim zaproszeniu wszystko, co powiem, będzie blade, ale trudno. Dziękuję serdecznie. Szanowne panie, szanowni panowie, absolwenci, goście tutaj dzisiaj przybyli. Wiemy, że od jakiegoś czasu, już myślę, że 30-40 lat, że jest wielka siła w orkiestrach dętych, ale jest także wielka siła w szkole, w której się znajdujemy. Szkole, która ma już 105-letnią tradycję, która ma wspaniałego patrona, pana Franciszka Siemieradzkiego, który wiele życia swojego i swojej wiedzy, intelektu poświęcił na to, aby zwiększyć jej znaczenie, co docenił także w swoim liście m.in. pan prezydent Bronisław Komorowski. Ale tak naprawdę największa siła zawsze, jakość szkoły, to są absolwenci. To jesteście wy państwo, bo wy jesteście tym miernikiem jakości pracy w szkole, która jest realizowana, przekazywaniu wiedzy, zaszczepianiu ducha i szukaniu nowych wyzwań. Tak, gdy spojrzałem i dzisiaj kilkanaście minut przed zjazdem przybyłem, kilku osób zapytałem, czy jest gościem dzisiaj, czy jest absolwentem. Spora część osób mówi absolwentem, z wielką dumą i to jest wspaniałe. I tak się zastanawiam, że gdyby nie mechanik, to nie wiem, zagrożone byłoby funkcjonowanie naszych wyższych uczelni, parlamentu, miasta, rady miasta i prezydentów, także to pokazuje, że w waszych decyzjach różnie kierowaliście swoje zainteresowania, ale tu otrzymaliście wspaniałe przygotowanie. Ale tą najważniejszą, proszę się nie obrazić, tych wszystkich, których wymienię, najważniejszą grupą, która tworzy przyszłość i daje tą jakość, to są ci, którzy ruszyli w kierunku przemysłu, biznesu i tworzą dzisiaj wiele firm, są wspaniałymi prezesami, bo właśnie z tego miejsca rodzi się i bogactwo miasta, i bogactwo mieszkańców. Także to są wielkie gratulacje dla tych wszystkich, którzy przez wiele lat w szkole pracowali, dla oczywiście nauczycieli, dla dyrekcji, tak jak pani dyrektor wspomniała, dzisiaj to jej przypadek zaszczyt, ale zawsze trzeba pamiętać o tych, którzy przez te 105 lat tą siłę tworzyli. Serdecznie gratuluję. Jesteście wspaniałymi ambasadorami szkoły, w której się znajdujemy. Szkoły, gdzie ja 4 lata też uczęszczałem, ale w okresie, kiedy Akademia Ekonomiczna w Poznaniu tu miała swój ośrodek zamiejscowy, także mogę powiedzieć, że w pewnym sensie też jestem absolwentem. Szanowni Państwo, wszystkiego najlepszego. Gratuluję sukcesów tych życiowych, które osiągnęliście. Wiem, ta lista sponsorów pewnie nie była przypadkowa. To są firmy, które owszem są sponsorami, ale którym zależy na tym, aby jak najlepsi uczniowie, jak najlepsze uczennice w tej szkole kończyli, jak najwięcej zdobyli wiedzy, bo oni potem wzmacniają właśnie nasze firmy, czy nasze położone w sąsiedztwie naszego miasta. To jest wielki sukces i tego gratuluję. Ale aby dobrze kształcić, trzeba mieć dobry sprzęt i tutaj pozwoliłem sobie dzisiaj taki drobny prezent przekazać, na razie symbolicznie, później w naturze. Teraz ma przyjść zdjęcie, o właśnie, to wszystko wspaniale zorganizowane. Dziękuję. Będzie to... Ojej, to jest do otwarcia. Tak, aż tak szczegółowo scenariusza nie widziałem.